To, co, o czym ja będę mówił, to to jest rzecz, którą ja uważam za ważną i jest kilka osób, które też uważa za ważną, ale są także biolodzy, którzy uważają, że to jest rzecz mało ważna, czyli to jest rzecz dyskusyjna. Ale zanim przejdę do tego, to powiedzmy sobie coś na temat darwinowskiej teorii naturalnej selekcji. Otóż my wiemy, że relacje między genotypem a fenotypem to jest rzecz dość skomplikowana. Czyli to jest taka rzecz, która w ogóle nie jest wcale prosta. Podobnie jak zmiany częstości genów i rzeczy, które tam się zdarzają i które są opisywane przez genetykę populacyjną, też nie są proste i są intuicyjne, nieoczywiste. One stają się oczywiste dopiero jak się przedstawi jakieś bardzo proste modele matematyczne, które nawet nie wymagają znajomości matematyki z liceum, wystarczy ta z gimnazjum. No ale to niestety wymaga pewnej znajomości genetyki populacyjnej. Niemniej, mimo tych takich trudności, trzeba sobie powiedzieć, że sama teoria, darwinowska teoria naturalnej selekcji i ewolucji drogą naturalnej selekcji jest zjawiskiem stosunkowo prostym. Jeśli osobniki w populacji różnią się, jeśli te różnice mają podłoże genetyczne, jeśli te różnice mają wpływ na szansę przeżycia do czasu reprodukcji i wydania potomstwa, to jest sprawą oczywistą, że w następnym pokoleniu zmieni się proporcja genów w populacji. Po prostu te geny, które w jakiś sposób determinowały gorsze przeżycie i gorsze wydanie potomstwa, będą w mniejszej frakcji, a te, które determinowały większą szansę przeżycia i wyższą liczbę potomstwa, tam będzie ich mniej. Dobrze. I teraz jest teoria tego typu, że podstawą wszystkiego jest zmienność genetyczna. Jakby nie było zmienności genetycznej, to, że jedni umierają wcześniej, a drudzy później, nie ma żadnego wpływu na ewolucję, czyli musi być zmienność. Skąd się ta zmienność bierze? No ta zmienność bierze się z niczego innego, tylko po prostu... Jaka jest rozsądny sposób przesuwania tego? To trzeba za każdym razem patrzeć. A następny, tak? To co ja mam zrobić? Klawiaturą można. Aha, z tą klawiaturą, tak? Tak. Aha, dobrze, fajnie, no to ja jedną klawiaturą będę robił, tak. Proszę Państwa, są mutacje. No czym są mutacje? No mutacje nie są niczym innym jak błędami, które zdarzają się przy replikacji DNA przy podziale komórki, tak? Jeśli te komórki się dzielą w linii somatycznej, w naszym ciele, no to jakieś prowadzi zmiany, ale to nie są zmiany ewolucyjne, to są zmiany, które się zdarzają w ciągu życia. Natomiast jeśli te zmiany są w linii rozrodczej, no to wtedy mamy to, co się nazywa mutacjami. No i teraz jest jedna sprawa, którą chciałem powiedzieć. Otóż może Państwo zauważyli, że ja nie używam słowa dobór, ale używam słowa selekcja. I to jest niby sprawa drobna, ale ja jednak powinienem to tutaj powiedzieć. Mianowicie, proszę Państwa, rzecz wygląda w ten sposób, że... Aha, to jednak idzie w ten sposób. Czemu ja się... Aha, to jednak ja coś zacząłem nie... Ja chciałem powiedzieć, proszę Państwa, że skąd się wzięła to słowo dobór? Otóż pierwsze wydanie dzieł Darwina w języku polskim selekcja została przetłumaczona jako dobór. I to się przyjęło w polskiej literaturze ewolucyjnej i w polskiej literaturze zoologicznej. Ale proszę Państwa, no, dobór to nie jest to samo co selekcja. No bo dobieranie to jest co innego niż selekcjonowanie. Dobieranie to jest, jak chcemy dobrać przyjaciela do pójścia na wycieczkę, no to wymaga trochę pomyślunku, tak? Nie bierzemy pierwszego z brzegu, tak?
Natomiast selekcjonowanie to może być robota głupiego, bo nawet sito potrafi selekcjonować, przytrzymując większe ziarna, a wrzucając mniejsze. Jak się używa słowa dobór, to to wygląda tak, że po pierwsze strasznie ważne jest dobieranie się partnerów do reprodukcji, czyli już czuć, że to jest związane z jakimś seksem, tak? Nie dość, że tam jest pomyślunek, to jeszcze jest seks. No i to się, to w jakimś kierunku idzie to dobieranie, nie? Czyli jest jakaś dziwna siła życiowa albo jakaś istota, która tym wszystkim rządzi. Także ewolucja zaczyna być czymś strasznie bardzo skomplikowanym, które właściwie które jest zupełnie niezrozumiałe, oprócz tego, że człowiek pochodzi od małpy. Także, proszę Państwa, sprawa jest zawikłana niepotrzebnie, bo sprawa jest prosta. Po prostu ci, którzy sobie gorzej przeżywają i mają mniej, i dają mniej potomstwa, po prostu zostają, znikają powoli. Z pewnym, to nie tak szybko idzie, no bo genetyka populacyjna ma swoje prawa, ale znikają. Ale ja powinnam wrócić jeszcze, więc to jest jedna sprawa. A druga sprawa, którą chciałem powiedzieć, to chciałem powiedzieć, że ja być może na tym wykładzie będę używał takiego słowa jak dostosowanie. Mianowicie zamiast ciągle powtarzać przeżycie do czasu reprodukcji i wydanie potomstwa, to lepiej użyć słowa dostosowanie, które jest, ona właśnie jest miarą opisującą to. Dostosowanie to jest coś innego niż przystosowanie, bo przystosowanie to jest coś takiego jak adaptacja i ona po prostu polega na tym, że jakiś narząd jest adaptacyjny, tak? Albo jakieś zachowanie jest adaptacyjne. Natomiast dostosowanie jest właściwie taką miarą, która pokazuje, jak dobrze dany organizm, czy dany w danej populacji, czy dany genotyp przekazuje swój materiał genetyczny przyszłym pokoleniu. Natomiast to, czym ja się chcę zajmować tutaj, no to jest problem następujący. Mianowicie, jak my popatrzymy na te nasze, na tą naszą poprzednią rysunek, no to wszystko działa i wszystko idzie dobrze, gdy są mutacje, a równocześnie z drugiej strony jest selekcja. Jak selekcja nagle ustaje, a mutacje rosną, no to to zaczyna być problemem. Ale czy rzeczywiście selekcja ustaje? Otóż, proszę Państwa, moim zdaniem tak. I jak ktoś nie wierzy, to po prostu wystarczy popatrzeć na taką rzecz, jak na tabelę, to są dane z tabeli przeżywania. Takie tabele przeżywania zresztą są dla wszystkich krajów, w których kiedykolwiek takie tabele robiono i dla wszystkich lat, kiedykolwiek to robiono. One są przechowywane w serwerach Max Planck Gesellschaft, który, jak Państwo zapewne wiecie, to jest takie niemieckie towarzystwo naukowe albo ichnia Akademia Nauk, która dawniej się nazywała Kaiser Wilhelm Gesellschaft, ale po wojnie zmieniła nazwę. Otóż tam z tych można odczytać z tych tabel przeżywania różne rzeczy. No ja tu Państwu chciałem pokazać na tym przeźroczu, to są dane, z Polski danych nie ma z XIX wieku, no bo myśmy nie robili osobno, tylko robili nasi zaborcy. No więc mam dane niemieckie tutaj. Ja zwrócę Państwu uwagę na wiek 30 lat. Do 30 roku życia w Niemczech, w cesarstwie niemieckim, w miarę, że tak powiem, cywilizowanym, w XIX wieku 46% ludzi ginęło przed osiągnięciem 30 roku życia. Była to oczywiście głównie śmiertelność niemowląt i małych dzieci, no ale to jednak była szansa na dużą selekcję przy tej liczbie osób, przy tej śmiertelności. Natomiast w tej chwili to jest 1,5% w Niemczech ginie. W 2008, tak, 1,5% ludzi ginie przed 30 rokiem życia. Jeśli chodzi o Polskę, to tam jest o 1% więcej, to jest 2,5% ludzi ginie przed 30 rokiem. Czyli jesteśmy właściwie tak jak Niemcy. Nawet w krajach
które z grzeczności nazywamy rozwijającymi się, ale które są krajami nierozwiniętymi, takimi jak pewne afrykańskie kraje, takie jak Senegal, no to tam też jest postęp, tam jest znacznie lepiej niż było w Niemczech z końcem XIX wieku. Mianowicie tam jest 13%, no ale znacznie gorzej niż w Niemczech i w Polsce obecnie. Mimo tego, że to są dane obecne. Natomiast zadziwiające są dane, które zbierali antropolodzy poznańscy w zachodniopomorskim w oparciu o zbieranie napisów z cmentarzy, z nagrobków. No i tam im wyszło, że z początkiem XIX wieku, czyli w latach 1810-1819, do 30 roku życia ginęło 79% ludzi, czyli zaledwie 1/5 dożywała do 30 roku życia. No proszę Państwa, jeśli tak było, no to sobie jeśli tak było z początkiem XIX wieku, to co musiało być w XVIII wieku, w XVII wieku i w XIV wieku? A teraz pomyślmy sobie o jeszcze jednej rzeczy. Na wschód od Łaby, właściwie większość populacji to byli wieśniacy zatrudnieni w polu, tak? To byli rolnicy. No i oni na wschód od Łaby do połowy XIX wieku, a niekiedy to nawet później, byli po prostu chłopami pańszczyźnianymi. My oczywiście dobrych relacji, jak było w dawnych latach, nie mamy, ponieważ wszyscy mają tendencję do pokazywania, jacy ich przodkowie byli dzielni, wspadani, bogaci i w ogóle jak im wszystkim się dobrze działo. Więc relacji nie ma. Nawet jak są relacje panienek z dworu, takich jak Maria Konopnicka, które w książce pod tytułem O krasnoludkiej sierotce Marysi tak pochyla się nad nędzą wsi, no to jest jednak nie taka nędza, jaką można odczytać wtedy, kiedy się czyta relacje prawdziwych włościan, którzy pamiętali, albo jak nie pamiętali, to od swoich rodziców znali relacje, jak naprawdę było za pańszczyzny. I tu dlatego radzę Państwu wszystkim taką książeczkę, bo ona otwiera oczy na naszych przodków i na nasze życie w Małopolsce. Jana Słomki, Pamiętniki włościanina, który urodził się w 1840 chyba. Miał 6 lat, jak była rabacja. Rabacja Szeli. Więc to bardzo ważna książka, to ona pokazuje, jak nie naprawdę było życie. Znaczy, tam zupełnie nie było medycyny. Tam był głód, tam były okresy głodu na wiosnę, tam były okresy głodu w różnych czasach. To było bardzo kiepskie pożywienie i bardzo ciężka praca i bardzo brutalne życie. No nie, trudno to opisywać szczegółowo, Państwo powinniście o tym wiedzieć. Powinniście sobie po prostu to sami przeczytać i starać się o tym dowiedzieć. W każdym razie można powiedzieć jedno. Podlegaliśmy bardzo ostrej selekcji, nie tylko w paleolicie, ale potem w neolicie też. To znaczy, szczególnie przeważająca większość populacji podlegała takiej selekcji. I to w jakiś sposób, i nagle ta selekcja się w jakiś sposób skończyła. No a mutacje w dalszym ciągu trwają, bo błędy działają w dalszym ciągu. I dlatego ja Państwu chcę pokazać, powiedzmy, jak jest z tymi mutacjami. Więc z tymi mutacjami to jest tak, że jak popatrzmy nie na mutację w jednym konkretnym genie, ale w całym genomie. No więc w całym genomie jeszcze do niedawna przypuszczano, że tak około na każde nowo urodzone dziecko to średnio wypada około jedna szkodliwa mutacja, czyli pojawia taka mutacja. No ale to były dane oparte na... brakowało dobrych danych. Te dobre dane są obecnie, gdy możemy sekwencjonować cały łańcuch DNA, cały genom możemy sekwencjonować. Jak sekwencjonujemy cały genom, czyli matkę, ojca
ich potomka, czyli taką trójkę, no to znajdujemy nukleotyd, w którym po prostu nie miał ani tatuś, ani mamusia, a ma potomek, synek albo córeczka. I wtedy mówimy, no to jest mutacja w jednym nukleotydzie. No ale teraz to się oczywiście, tam biorąc pod uwagę ile nukleotydów się wypada średnio na gen, no to można powiedzieć, jak często pojawiają się mutacje w genach. No i takich mutacji genowych jest na urodzenie średnio, ale to się może wahać, bo to są wszystko zjawiska losowe, błędy po prostu, które się zdarzają, ale już się nie zdarzają. Więc jest około 100 mutacji. No w tym, i to jest dość przerażające, no ale tego się nie należy się przerażać, bo 90% to są neutralne i bez efektów fenotypowych. To znaczy, że one zostają w łańcuchu DNA, one zostają w genomie i one są przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak? To i sposób, w jaki one są przekazywane, to opisuje jakieś teorie związane z dryfem genetycznym, a dokładnie teoria Kimury. Natomiast, i to jest ważne do tego, żeby zrozumieć proces ewolucji, zrozumieć filogenezę w oparciu o dane genetyczne. Natomiast to one nie mają znaczenia dla naszych rozważań. Naszych rozważań ma znaczenie tylko te pozostałe 10%. No, z tych pozostałych 10% to można powiedzieć tak, że przeważająca większość jest szkodliwych, ale to nie znaczy, że letalnych, czyli takich, które uniemożliwiają dożycie do czasu reprodukcji, uniemożliwiają wydanie potomstwa. A co nie znaczy, że letalne się nie zdarzają. Zdarzają się, ale w zasadzie przeważająca większość są po prostu szkodliwe, które lekko pogarszają funkcjonowanie naszych organizmów i są przekazywane do następnego pokolenia. Lekko albo mniej lekko, to wszystko zależy. No i teraz jest tak, ale z tym, że oczywiście mogą się także zdarzyć, podobnie jak się mogą zdarzyć letalne, tak się mogą zdarzyć korzystne. No i takie korzystne mutacje są znane. Najbardziej spektakularny, który powoduje tak zwany melanizm przemysłowy u takiej ćmy, która się nazywa krępak brzozowy po polsku, a po łacinie biston betularia, no to jest znany przypadek, że to była taka korzystna mutacja, która się tam zjawiła. No i dobra, czyli my wiemy, że ta większość szkodliwych mutacji, ona gromadzi się. Z pokolenia na pokolenie się gromadzi, ich jest coraz więcej. I one w jakiejś mierze pogarszają funkcjonowanie nasze. Tam różnie mogą pogarszać. Możemy być słabsi, możemy sobie gorzej dawać radę niż nasi przodkowie. No możemy sobie w ogóle powiedzieć w ten sposób. To, że mamy takie sprawne ciałka, że tak się fajno poruszamy, że tak doskonale myślimy, że jesteśmy takimi wspaniałymi ludźmi, to my to zawdzięczamy braciom i siostrom naszych pra dziadków i pra babek, którzy umarli we wczesnej młodości, ponieważ byli nie najlepszymi projektami. Zostali tylko nasi bezpośredni przodkowie, którzy byli udani, tak jak my. Po prostu byli w miarę doskonale działający. No ale teraz w ostatnim czasie to wszystkim nam się jednak pogorszyło, bo wszyscy się nami opiekują. Jak my jesteśmy troszeczkę słabsi, troszkę nam coś dolega, no my mamy medycynę wspaniałą. Czegoś takiego, żeśmy nie mieli. W takim świecie, jakim żyjemy teraz, to jeszcze nigdy tak dobrze nie było. Takiego życia komfortowego, takiego dobrego życia, to po prostu w żadnych dawnych latach nie było, tak? No można sobie wyobrażać, że tam jakiś zamożny człowiek, który miał lokali i był wysoko postawiony i miał tej służby bardzo dużo, no to zbliżał się do tego, co mamy my. No ale jak jakaś sprawa, co dopadła jakaś choroba, no to ta medycyna nie była taka, żeby go ratować. W tej chwili to wypadki tragiczne, beznadziejne się wyciąga i mówi się, że jeszcze możesz dożyć, jeszcze możesz wydawać potomstwo, jeszcze możesz sobie żyć wspaniale. Ale dawniej tego nie było.
No więc, teraz jest tylko problem następujący, który musimy w jakiś sposób rozwiązać w tych naszych rozważaniach. Mianowicie musimy się popatrzeć, w jakiej mierze ten nacisk mutacyjny, który istnieje, i ta redukcja selekcji, o którym starałem się Państwu barwnie opowiedzieć, jak to nam się, w jakich dobrych czasach żyjemy, jak niedobrze mieli nasi przodkowie, to po prostu jak to zmienia nas. No, proszę Państwa, to bardzo trudno jest do ustalenia. No bo wiadomo na przykład, że dawniej nie było tyle przypadków raka. No ale one nie muszą wynikać z tego, że nam się coś pogorszyło, tylko po prostu my dłużej żyjemy, tak? W związku z tym mamy wiele różnych chorób starczych, tak? Dawniej też tego Alzheimer i Parkinson też były rzadkie, ale to po prostu to z tego, że nam za dobrze jest, za długo żyjemy. Jakbyśmy wcześniej umarli, to byśmy tego problemu nie mieli. No i tam jest masę rzeczy to nie do rozwiązania. A co gorsza, jeszcze na ludziach nie można robić eksperymentów. W związku z tym żaden poważny eksperyment jest niemożliwy. Pozostają nam tylko zwierzątka. Więc trzeba spróbować zobaczyć, czy od zwierzątek coś się dowiemy. No więc ci genetycy, którzy to od lat się tym zajmowali, jednym z pierwszych jest nieżyjący już amerykański genetyk James Crowe z Madison. No James Crowe, to on Japończycy, taki Mukai, to już dość dawno, jeszcze w XX wieku, obliczyli tam, stosując jakieś takie chwyty u drozofilii, że można się spodziewać, że w dostosowaniu jest spadek o 1% w każdym pokoleniu. To znaczy, w każdym pokoleniu jesteśmy gorsi o 1% dostosowania. No i tak właściwie wszyscy to się zgadzają. Te wszystkie eksperymenty, które były robione, mniej lub bardziej skomplikowane, o których nie będę mówił, mówią, że właściwie spadek w dostosowaniu jest 1%. Znaczy, ale w czym to się liczy w dostosowaniu? W przeżyciu i wydaniu potomstwa, tak? Głównie w przeżyciu, tak? Znaczy, troszkę gorzej przeżywamy, tak? Z pokolenia na pokolenie. No i ja powiem o trzech badaniach. Jedno, które zrobił taki człowiek. Ja się przyznam, że ja w ogóle wszedłem w ten problem właśnie pod wpływem Jana Słomki, pamiętniki włościanina. A chyba Aleksej Kondraszow, to taki amerykański obecnie profesor, ale Rosjanin, rosyjskiego pochodzenia, to on chyba nagle przyjechawszy ze Związku Radzieckiego, i znając troszeczkę wieś kołchozową, porównał ją z amerykańską klasą średnią. I doszedł do wniosku, że to nie może być bezkarnie taki komfort w stosunku do tego, jak większość świata, albo przynajmniej jak życie w kołchozie wygląda, tak? No, on pracował na drozofilii melanogaster i on zrobił taki eksperyment, że zrobił tym drozofilom dobrze, to znaczy, że one miały nadmiar pokarmu, miały dostatecznie dużo pokarmu i starał się o to, żeby każda para dała tą samą liczbę potomków, tak, żeby oni nie konkurowali liczbą potomków, niezależnie od tego, jacy oni są. No niestety, jak badał to w tych optymalnych warunkach, to spadek dostosowania niestety nie wyniósł 1%, ale zaledwie 0,2%, czyli 2 promile tak naprawdę, czyli bardzo niewiele. Ale jak umieścił te zwierzęta, kazał im konkurować o pokarm i wtedy popatrzył, jak o ile jest spadek dostosowania wynikający z tych dobrych warunków, to wtedy uzyskał 2%. Czyli znacznie więcej. Ale to jest inny problem. Ten problem będziemy jeszcze do tego wrócę. Mianowicie, o co nam chodzi? Czy nam chodzi o to, że jakby się nam warunki pogorszyły, to nie damy rady już działać? Czy też, że nawet w tych dobrych warunkach będziemy się pogarszać z pokolenia na pokolenie? To jest pytanie. Ja usiłowałem to zrobić na trojszykach, ulcach. Gdzie tylko coś źle nacisnąłem. I to głupio nacisnąłem. To jest jakieś.
To trzeba umieć po prostu. W jakiejś mierze. Tak. Więc tak, już wiem. Już sobie dałem radę, już zapanowałem nad tym. Przepraszam cię bardzo. Więc to jest właśnie kontraszow, to jest te 2%. Natomiast ja robiłem to w ten sposób, że ja miałem dwa siedliska, takich, które one utrzymywały przez kilkanaście pokoleń. Jedno było bardzo konkurencyjne, a drugie było bardzo takie łagodne, takie właśnie fajne, takie bez jakiejkolwiek selekcji. Czyli każdy osobnik był po prostu, miał nadmiar pokarmu i miał wszystko dobrze i też oczywiście te same liczby potomków dawał, tak jak u niego. Tylko te, które były w konkurencyjnych siedlisku, to one tam była straszna konkurencja, tam bardzo dużo ginęło po prostu i to wiadomo było. No i teraz tak, jeśli rzecz była badana w tym dobrym siedlisku, w tym takim doskonałym, bez jakiejśkolwiek selekcji, to nie dostałem żadnych wyników między jednym a drugim. Wszystko było tak samo. Natomiast jeśli zacząłem je badać w siedlisku tym takim trudnym, takim selektywnym, no to oczywiście te, które nie były w tym selektywnym siedlisku, tylko przez wiele pokoleń były w siedlisku łagodnym, przegrywały. I to są właśnie te na niebiesko tutaj, a na czerwono są te, które wygrywają. To są dane w jednej populacji dla 12 pokolenia, 14, 17, 19 i 20, no a drugiego pokolenia 14, 17, 19 i 22. No i to po prostu widać, że tu, ale to jest już inna sprawa, to nie jest sprawa tego, że my w tym dobrym siedlisku się pogarszamy, tylko że my się pogarszamy w momencie, kiedy jesteśmy wpakowani. Znaczy tak jakby nas nagle przeniesiono do pańszczyźnianej wioski z pierwszej połowy XIX wieku. Niedaleko stąd. Słomka koło Bzikowie, koło Tarnobrzega. Jakby nas tam przeniesiono no, na początek XIX wieku, to byśmy rzeczywiście padali jak muchy. No i tu jest sprawa jeszcze taka. Natomiast mnie ciekawie wyszła jedna rzecz u tego chrząszcza. Mianowicie, mimo tego, że ja tak go dobrze traktowałem i tak się nim opiekowałem i w ogóle z pokolenia na pokolenie to wszystko miał tak najlepsze, co tylko mógł mieć, to jednak 22% nie dożywało do czasu reprodukcji z powodu albo niewychodzenia, nie wykluwało się z jaj, albo nie dożywało do stadium poczwarki, albo z tego, że nie mogły z poczwarki wyjść, tak, i stać się dorosłymi. No i to jest, proszę Państwa, coś, co świadczy, że tam selekcja już mogła istnieć. Jak 22%, to mogła selekcja istnieć. Dlatego nic dziwnego, że ja nie dostałem żadnych wyników w rezultacie utrzymywania ich w dobrym siedlisku. No bo po prostu one w dalszym ciągu tam działała selekcja. To jakaś inna selekcja, ale to jest selekcja, która już nie dotyczy samej komfortowości siedliska, tylko dotyczy medycyny. A my o medycynie, my nie mamy takiego medycyny na takim poziomie, żebyśmy potrafili odpowiedzieć na pytanie, dlaczego 16% jaj się nie wykluwał trybolium. No nie ma takich, nie ma, medycyna tego trójszyka ulca nie jest tak rozwinięta, żeby można było temu zapobiec. Tak? Natomiast my już potrafimy tak zrobić, że spadliśmy do 1,5% w Niemczech i 2,5% w Polsce, a u niego mamy 22%. No to selekcja jeszcze działa. Wreszcie jest ciekawa jedna rzecz, mianowicie ten słynny nicień, Cenorhabditis elegans, no to on po prostu, ja go tu pokazywałem przed chwilą chyba, o tu jest ten Cenorhabditis elegans na dole, on ma milimetr, żebyście Państwo wiedzieli. No to on po prostu, tam usiłowano zrobić, u niego stwierdzono, że też po przeliczeniu odpowiednim, używaniu odpowiednich poprawek, tam też można powiedzieć, że na pokolenie to jedna jest spadek dostosowania o 1%. Ale tam postanowiono jeszcze zbadać, czy to wpływa na jego inteligencję, na jego behavior. No i behavior u tego nicienia, to najważniejsza sprawa to jest zmysł chemiczny. Czyli zorientować się, gdzie jest coś do zjedzenia, gdzie jest drapieżnik i gdzie jest partner do reprodukcji.
No i tam zastosowano kwas linolowy, który jest podobno takim wskaźnikiem, którym pachnie jedna z bakterii, która jest niebezpieczna dla tego niesienia. No w związku z tym on ucieka od tego kwasu linolowego. No więc po prawej, w tym wykresie A, po lewej stronie, tak? W tym po lewej stronie, no to Państwo widzicie, że on w ciągu 4 minut, to są milimetry na dole podane i na górze, czyli to jest taki obszar 2 cm na 2 cm, to on bardzo szybko przemieszcza się, pokonując te 2 cm w ciągu 4 minut. Natomiast, i to jest ten normalny, ten taki, który nie podlegał ograniczonej selekcji. Natomiast ten, gdzie była redukcja selekcji, gdzie po prostu działały tylko mutacje, a te warunki były takie, że po prostu selekcji nie było, no to widzicie, jego musiałem po prostu, jego trzeba powiększyć, żeby zobaczyć, co on naprawdę wyprawia. Tam, gdzie jest tak jak gwiazdka, to widać, że to jest właśnie ta kropla była, tak? Tego kwasu linolowego i on od tej kropli ucieka. A ten drugi, no to nie potrafi. No. Kręci się w kółko, nie wie właściwie, w którym miejscu ta kropla jest, jak to wszystko idzie, tak? No i nawet myśląc w ten sposób, no dobra, to właśnie mamy zaledwie 1% spadku dostosowania. Ale co to jest spadek dostosowania? Co to jest dostosowanie? To znaczy, że możemy dożyć do 30 roku życia i wydać potomstwo, tak? No to są małe ambicje, tak? Człowiek chciałby być taki troszeczkę mądrzejszy, a nie taki głupol jak ten drugi nicień. On po prostu jest głupi, no. I jakby przyszło troszkę trudne warunki, pojawili się jacyś drapieżnicy albo byłby głód, tak? No to wtedy byłby problem z nim. On by w ogóle nie wyszedł na swoje, tak? Więc myśmy chyba nie chcieli tak, żeby... Miejmy nadzieję, że ten komfortowe warunki, które mamy teraz, to się utrzymają. No i nasz spadek dostosowania, czyli prawdopodobieństwo przeżycia będzie maleć o 1% na pokolenie, no to fajno, ale jak tam są jeszcze jakieś głębsze powody, biorąc pod uwagę, że u tego Kondraszowa to już jest przy konkurencji o pokarm tych właściwie larw, muchy, muszki owocowej, to tam są spadki o 2%, a ten to zupełnie no, dno. W ten sposób poruszania się to właściwie nie wiadomo jak to. Proszę Państwa, czas na jakieś powolne pytania. Więc pierwsze, jednak trzeba ustalić, bo my tego tak do końca jeszcze nie wiemy, jak szybki jest spadek dostosowania z powodu braku selekcji. I co rozumiemy pod tym dostosowaniem? Czy to jest rzeczywiście tylko przeżycie i wydanie potomstwa? No jak dotychczas stoimy na tym, że to jest około 1%. Druga sprawa to jest taka. Czy ten spadek, który będzie widoczny w obecnym komfortowym siedlisku, czy to nastąpi dopiero przy pogorszeniu się? No to dla mnie jest oczywiste, że przy pogorszeniu to by było bardzo kiepsko. Jakby nas przeniesiono do wioski galicyjskiej na stanowisko oczywiście nie ziemianina, tylko chłopa pańszczyźnianego po pierwszej połowie XIX wieku. Moi koledzy protestowali, jak ja to mówiłem, ale ja to powtarzam i ja jestem co do tego przekonany. Tam było gorzej niż w Oświęcimiu, nie jako obozu zagłady, jako obozu pracy. Cokolwiek powiedzieć, to jednak w Oświęcimiu była jakaś izba chorych, tak? Jakieś tam były jednak jakieś posiłki, no. Natomiast na wsi galicyjskiej, jak przyszedł głód, to panował głód, a w ogóle żadnych lekarzy nie było. Jak kogoś połamało, no to znachor mu nie pomógł, to już mu nic nie pomogło, musiał umierać. Zresztą bardzo lekko podobno umierali. Opis, jak ludzie umierali, jak tak zrobili to z taką właściwie, specjalnie się nie przejmując, nie robiąc z tego z tragedii, że muszą umrzeć. To bardzo ciekawe. Polecam Państwu tę książkę. No i teraz tak, na trzecie pytanie. Czy ten spadek odpowiada
komfortowe siedlisko, czy raczej postęp medycyny. No, mnie się na początku wydawało, że komfortowe siedlisko i Kontraszowowi też się wydawało, ale chyba to jednak jest postęp medycyny. To właściwie medycyna działa w ten sposób, że te różne błędy, które wychodzą z tworzenia się, te różne nasze ułomności, które powstają w wyniku gromadzących się szkodliwych mutacji, to one szybciutko są przez medycynę usuwane, no i my jesteśmy w dalszym ciągu całkiem sprawni, tak? Ile razy żeśmy przechodzili zapalenie płuc i wyszliśmy z tego, a poprzednio to dzięki penicylinie, a poprzednio jak nie było penicyliny, to po zapaleniu płuc, szczególnie w młodym wieku, to się umierało. Więc to są pytania, na które trzeba odpowiedzieć. Jak na to, jak do tych odpowiedzi się brać? No, proszę Państwa, jak to jest medycyna, no to my z tymi owadami dużo nie dowojujemy. No bo te owady, to my nie mamy dla nich odpowiedniej wiedzy medycznej. No więc ja się zastanawiałem, jedyne zwierzę, bo na człowieku oczywiście, jak wiemy, eksperymentować nie można. Jedne zwierzę, które jeszcze najbardziej jest podobne do człowieka i można wiele pokoleń badać, no to jest mysz domowa. Myszy domowej bardzo dużo wiemy, tak? No ale tak, jak zaczniemy, jak nie będzie selekcji, no to się zwiększą efekty dryfu genetycznego. Będzie ogromna zmienność. Jak będzie ogromna zmienność, no to jakieś efekty, żeby zobaczyć, to trzeba mieć duże populacje, tak? Albo kilkakrotnie, kilka tych populacji, tak? No i teraz sobie wyobraźmy, że jak to musi być około 1000 myszy badanych równocześnie, tak? Przez dłuższy czas. No do 1000 myszy, żeby się nimi zaopiekować tak dobrze, jak się lekarze opiekują nami, to by trzeba tak, no, 100 weterynarzy, 100 lekarzy, 100 fizjologów, nie? Zwierząt. No wiecie, strasznie kosztowne badania i w ogóle czy jest ich sens robić? Bo w ogóle nawet dostaniemy odpowiedź, że jest pogorszenie z powodu medycyny, no i co z tego? Co z tym zrobimy? Nie wiem. Nie jestem przekonany, czy to takie rozważania, czy może jednak porzucić by trojczyka, ulca i drozofilę na rzecz myszy. Co można na pewno powiedzieć? To teraz będą pewniki. Proszę Państwa, nie możemy zrezygnować z naszego systemu wartości i z naszej etyki. Cokolwiek będzie, jakbyśmy z tego zrezygnowali, to cofniemy się do hitlerowskiej Rzeszy Niemieckiej, gdzie już takie próby pierwsze były podejmowane. To były zaledwie pierwsze drobne próby. Nie możemy zrezygnować z obecnych osiągnięć i nie możemy zatrzymać postępu medycyny. Jak nasz bliźni jest w złej sytuacji, jak jest w biedzie, to musimy mu pomóc i musimy po prostu go ratować, żeby on nie podlegał jakiś bardzo, żeby mu nie groziła śmierć z głodu albo coś innego. I tak samo jak jest chory, jak coś mu dolega, jak miał jakiś wypadek, to trzeba zrobić wszystko, żeby go uratować, żeby wrócić do siebie. To jest system naszej wartości, naszej etyki, przyjęty ogólnie w świecie cywilizowanym i tego się musimy trzymać. Nie można, i z tego konsekwencje jest tego, że nie można sobie wyobrazić żadnego sztucznego wprowadzenia selekcji naturalnej u człowieka. Nie może być takiego, żeby powiedzieć, aha, no ty jesteś taki kiepski, to tobie zabronimy dać dzieci, zaraz cię sterylizujemy. Takich rzeczy robić nie możemy, bo posiadanie dzieci i przeżycie jest dla wielu ludzi sprawą bardzo ważną. Więc jak te zasady musimy przyjąć, no to, bo jakby nasze rozważania na temat gromadzenia się szkodliwych mutacji miały doprowadzić do jakiegoś odchodzenia od tych zasad, to by była tragedia i to by było straszne i w takim świecie nie chcielibyśmy w ogóle żyć. Jaka jest w takim razie przyszłość człowieka? Co zrobić? No bo to jest także rzecz, którą się martwił jeden z najwybitniejszych biologów XX wieku, mianowicie William Bill Hamilton. Państwo mieli się z teorią ewolucji, to wiedzą, że to był jeden z najwybitniejszych ewolucjonistów
XX wieku. On powiedział, że to wszystko prowadzi właściwie do takiego planetarnego szpitala. To znaczy, że im bardziej medycyna się nami opiekuje, tym bardziej liczba chorych wzrasta, tym więcej trzeba szpitali, tym większy trzeba nakładów na medycynę, tym więcej ludzi musi być zatrudnionych w opiece nad tymi ludźmi. Więc to jest taka przyszłość, jakbyśmy tą sprawę pozostawili. No ale co możemy zrobić są dwie sposoby, na krótką metę i na dalszą przyszłość. Więc na krótką metę to powiedzmy sobie, że te problemy, o których ja mówię, dotyczą zaledwie 1/4 ludności naszej planety. W pozostałych krajach w dalszym ciągu panuje bida, nędza i selekcja działa i hula, i ludzie giną, dużo się rodzi, dużo umiera i wszystko jest na dobrej drodze i nie ma się co przejmować. Ale tym ludziom się z każdym rokiem pogarsza, szczególnie teraz przy globalnym ociepleniu. Można sobie spodziewać, że w całej Afryce i na Bliskim Wschodzie doprowadzi to globalne ocieplenie doprowadzi do suszy, doprowadzi do głodu, no i ci ludzie będą chcieli przyjechać do nas. Więc my powinniśmy ich przyjąć z otwartymi ramionami, podzielić się tym, co mamy, tak? Starać się zintegrować, nie tylko ze społeczeństwem, ale starać się z nimi zintegrować rodzinnie, a co ważniejsze, mieć z nimi dzieci, bo wtedy te dzieci będą znacznie zdrowsze niż dzieci wydawane z tymi innymi takimi białymi ludźmi, z naszymi innymi współobywatelami. Więc to jest przyszłość i to jest właściwie jedyny ratunek na krótką metę. No ale to jest krótka meta, no bo oni po prostu, im się też poprawi, tak? I oni też, u nich się też zaczną gromadzić szkodliwe mutacje i selekcja przestanie działać. No a nie tylko tu, ale w innych krajach i w ogóle będzie tak dobrze, że będzie to samo. No więc wtedy co jest, jaka jest przyszłość? No, wierzyć można tylko w postęp biologii i inżynierii genetycznej. Wtedy będziemy, jak ktoś ma te złe geny, to już będziemy taką już wiedzę, że będziemy te geny wyciągać i zmieniać. Tak? Czyli będziemy w takim etapie, że będziemy mogli projektować człowieka. No to aż się prosi, żeby go troszeczkę inaczej zrobić. No bo ten człowiek, który jest obecnie, no to on był stworzony przez ciężki paleolit, długotrwający 200 tysięcy lat paleolitu. Takie ciężkie okresy dalsze, takie życie plemienne, bardzo silne takie związki plemienne i przekonanie, że wszyscy, co z naszego plemienia, są fajni, a wszyscy inni to jest hołota, którą trzeba najlepiej zmordować od razu. A w ogóle coś z nimi, jakieś kuku im zrobić. Więc to jest tak. I nad tym się zastanawiał taki wybitny filozof amerykański, japońskiego pochodzenia, Francis Fukuyama. On napisał taką książeczkę, którą Znak u nas wydał kilka lat temu. On się nazywa Koniec Człowieka. Co prawda Fukuyama napisał taką książeczkę Koniec Ewolucji, ale on się z tego wycofał, to znaczy ten koniec ewolucji nie nastąpił. Natomiast on końca człowieka się autentycznie obawia, że jak zaczniemy robić tego człowieka, konstruować właśnie sami, będziemy już tak mieli rozwiniętą inżynierię genetyczną, to będzie inny człowiek niż ten, którego mamy obecnie i to może być bardzo nieprzyjemny człowiek, taki, który w ogóle nie chcielibyśmy mieć z nim bliższych kontaktów. No więc taką smutną informacją od pana Fukuyamy chciałem państwu zostawić. Bardzo podziękować za uwagę i zachęcić do komentarzy, uwag, pytań, spierania się ze mną, bo sprawa jest dyskusyjna, jak możecie zauważyć. Dziękuję bardzo.